Dzień dobry Państwu, to program Rzecz o Prawie. Z moim gościem, panem mecenasem Lechem Obarą, będę rozmawiał na temat szans procesów cywilnych, bo karnych już prowadzić nie będziemy, za pomówienia Polski i Polaków o współudział w zbrodniach II wojny światowej. Zapraszam Państwa. Dzień dobry panie mecenasie. Dzień dobry. Panie mecenasie, rzadka to okazja, bo będziemy dzisiaj rozmawiać o przepisach, które znikają. Ale w prawie to nie jest tak, że jak coś znika, to w tym miejscu nie ma nic, jest dziura, tylko jest coś innego. Mianowicie odchodzą właśnie nieużyte w pełnym tego słowa znaczeniu rygory karne dotyczące ścigania za pomówienia Polski i Polaków o współudział w zbrodniach wojennych, o może bliższe jest hasło polskie obozy koncentracyjne czy obozy zagłady. Żałuje pan, że te przepisy, że zrezygnowaliśmy z tej ścieżki karnej? Powiem szczerze, my zgłaszaliśmy krytyczne uwagi. Uważaliśmy, że pole penalizacji jest tak szerokie, że mogło wywołać szereg kontrowersji. Myśmy byli za tym, by jednak ograniczyć je do tak zwanych polskich obozów zagłady, czy polskich karalność, uprościć, a i tak byśmy mieli wątpliwości, jakie miały być wykonane za granicą, bo przecież przeciwko zagranicznym mediom kierujemy swoje potencjalne roszczenia, a tutaj odpowiedzialność karną pociągamy. Czyli my nawet na konferencji prasowej, konferencji naukowej, jakie zorganizowaliśmy 9 listopada, wskazywaliśmy na pewne niedostatki tej ustawy, słabości, które być może praktyka by nam potwierdziła. Na szczęście praktyka nam już nie potwierdza. Dalej myślimy, że być może kiedyś wrócimy do tego, ponieważ wiele państw stosuje tego rodzaju rozwiązania. Także jeśli chodzi o kłamstwo oświęcimskie, penalizację tego rodzaju stwierdzeń. Myśmy chcieli tak zwaną miękką kłamstwo oświęcimskie. Ale panie mecenasie, ustawy już nie ma, przynajmniej na jakiś czas. Znalazła się ona i jej autorzy, czyli rząd polski, pod ogniem krytyki amerykańskiej, no i przede wszystkim diaspory żydowskiej i samych władz Izraela. Ale to może dobrze, że no chyba ich mamy teraz, może nie w całości, ale w dużej części po swojej stronie w tych sporach. Właśnie w sporach, które my toczymy, a które wytaczaliśmy w oparciu o kodeks cywilny, gdzie powodami byli, co do zasady, byli więźniowie, w jednej sytuacji potomek więźniów, myśmy te spory jakby przecierali drogę. A teraz zobaczmy. Ale Żydów mieliście po swojej stronie? Używaliście argumentu? Chcieliśmy akurat poszkodowanego, który by był jednocześnie obywatelem polskim z narodowości żydowskiej, nie mieliśmy, natomiast występujemy w sprawie, które dotyczy Żydów. Akurat nie czekamy w Warszawie na dwa procesy, które wytoczyliśmy w imieniu prezesa Związku Byłych Więźniów, pana Stanisława Zaleskiego, w sprawie Sobibora, Bełżca i Treblinki. A tam były obozy śmierci przede wszystkim dla Żydów. W związku z tym, ponieważ nie ma tych osób, my występujemy, ktoś musi się upomnieć o to, że używają określenia polski obóz zagłady Treblinka, Bełżec, Sobibór. I to czeka już od października, czeka w warszawskim sądzie na wyznaczenie terminu. Natomiast zakończone mamy już trzy sprawy. Przy czym od razu tak wracając do pytania. Zdarzyło się, mamy ogromna ta dyskusja, która miała negatywne strony oczywiście, ale miała i pozytyw. Otóż i premier, przepraszam, kanclerz Niemiec i minister spraw zagranicznych odnieśli się do zbrodni, tak, do określeń związanych z premier polskimi obozami. Izraela że, także. Tak, że obozy, że to jest kłamstwo. A więc mamy kolejny w arsenale środek. Mało tego, no premier Izraela Netanjahu razem mówił, poświęcili specjalny akapit kłamliwemu określeniu polskie obozy zagłady, polskie obozy śmierci, które należy zwalczać. A więc pojawiły się jeszcze broń, które będziemy, amunicję, którą w procesach, które wytaczamy, które wytoczymy, i będzie używane. Nie cała oczywiście ta ustawa została uchylona. Zostały i będą obowiązywać wprowadzone przez nią dodatkowe narzędzia dochodzenia prawdy, bo mówimy o tym na drodze cywilnej i pan
Ale pan, panie mecenasie, walczy na tej drodze już od ładnych paru lat. Nie 9 wiem, czy lat. Już nawet 9. No, na początku chyba niewiele mówiono, dlatego kojarzy się nam ta walka z ostatnimi kilkoma latami. Jaki był pana największy sukces? Powiem tak, w ogóle najkrócej mówiąc, została stworzona, wypracowana, wywalczona doktryna prawna. Wiemy, że już wszelkie pozwy, które składaliśmy w imieniu osób fizycznych, których dobra zostały naruszone, żyjących, będą przed polskim sądem, czyli jurysdykcja polska, w oparciu o polskie prawo. Mało tego, określenia te wywalczyliśmy w 3 procesach zakończonych, że i w każdym z nich było potwierdzone. Jest dobro osobiste, jakim jest godność narodowa, tożsamość narodowa. A więc w zasadzieśmy wypracowali doktrynę. Jeżeli nawet mamy jakieś problemy, to w określeniu, czy musi być to więzień, czy może każdy obywatel. I w sprawie przeciwko Axel Springer i Die Welt, warszawski sąd powiedział, każdy obywatel, który poczuwa się do tożsamości narodowej, a więc więzi z narodem, z tradycją, czyli każdy. Sąd w Krakowie, i to jest największy nasz sukces, powiedział, nie, musi być więzień. Ale już nikt nie mówi, że nie ma indywidualizacji, że przecież o nim nie mówiono, mówiąc o polskim obozie Auschwitz. Tak. Tu już nie ma takiej wątpliwości. Różni nas właśnie tego rodzaju sprawy. Czy każdy, czy nie. Czy przeprosiny muszą być publiczne, jak u Karola Tendery, gdzie niemiecka stacja CDF musi na pierwszej stronie przez 30 dni opublikować określonej treści? Czy wystarczy, jak warszawski sąd, który powiedział, że przeprosiny opublikowane nie do konkretnego obrażonego, zniesławionego więźnia, czy potomka więźnia, ale opublikowany tak mniej więcej jako ubolewanie, powtórzenie prawdy, że to Niemcy tworzyli, że wystarczające. A więc są jeszcze drobiazgi. Ale generalnie jest doktryna i wyrok, który krakowskiego sądu przekazaliśmy za Odrę, a więc do wykonania w niemieckim sądzie. No właśnie. I na tej sprawie rozumie pana Karola Tendery. Skupmy się na parę sekund. Wyrok, bo mam tu ściągawkę, Sądu Okręgowego zapadł, jeśli dobrze pamiętam, w 2015. 16 w grudniu. Pierwsza instancja. Prawomocny. Zaczęło się w 14. Prawomocny w 2016, a nadal słyszę, że ta sprawa ma ciąg dalszy, zarówno w niemieckim sądzie najwyższym, on się tam trochę inaczej nazywa, i polskim sądzie najwyższym. Nie dałoby się tego, panie mecenasie, prościej, i żeby nie mnożyć pytań, nie dałoby się tego od razu w Niemczech? Można by było ewentualnie wytaczać, tylko generalnie, bo my skorzystaliśmy z rozporządzenia artykułu 5, które mówi rozporządzenie, to jest o wykonaniu 40, wyroków zagranicznych w ramach Unii. Tak. Że delikty można wykonywać również tam, gdzie zaistniał ta szkoda, więc gdzie się zapoznał z treścią tego określenia znieważającego. I w związku z tym w Polsce. Ale można by było skorzystać z tej podstawowej zasady pozywania w Niemczech. A dlaczego poszliście do Krakowa? No, po pierwsze, nie mamy pieniędzy. My to robimy na własny koszt. Koszt pozwów, tłumaczeń, które pokrywała kancelaria w imieniu stowarzyszenia, to jest dużo mniejsze. My nie mamy wiedzy prawniczej. Tam jest inaczej pojęcie tak zwanej godności, a tym bardziej nieznane jest. Myśmy tutaj musieli wypracować pojęcie, że istnieje godność, która się nazywa godność narodowa i tożsamość narodowa. Na szczęście był otwarty katalog i teraz i doktryna, i orzecznictwo, i komentarze wpisały to istniejące. W Niemczech mielibyśmy trudności dużo większe. Także rozumiem, panie mecenasie. Ale my korzystamy z tego rozporządzenia o jurysdykcji uznawania i wykonywania wyroków. Okej, tylko gdyby chodziło o przeprosiny w Polsce, to by pan już je miał w grudniu 2016, a teraz mamy półtora roku, jesteśmy dalej. Ale jeszcze pociągnę ten wątek. Rozumiem pana wszystkie argumenty, są poważne. Oczywiście sprawy kosztują, trzeba prawników, trzeba pieniędzy, ale przecież nie chodzi tu o zwykłą
zapłatę za dostawę, za niewykonaną budowę, tylko chodzi o sferę medialną. Chodzi o to, że nas ktoś publicznie obraża, kogoś obraził i żeby publicznie naprawić szkodę. Polaków generalnie nie trzeba przekonywać, no że właśnie, obozy nie no były właśnie polskie. Kto zbudował i prowadził obozy, może warto zainwestować, żeby Niemcy się dowiedzieli już nie tyle nawet z wyroku, tylko już z samego pozwu, kto je zbudował. Oczywiście. Ja uważam, że można by było, teraz wzorcem było to opublikowanie w całym świecie tego komunikatu polsko-izraelskiego dwóch premierów, gdzie w głównych gazetach informowano. Ale to nie sąd, tylko polityka, no ja okazało tutaj się. Tutaj nas nie stać, bo myśmy wynajęli na przykład kancelarię niemiecką. Ciekawe. Federalny Trybunał Sprawiedliwości, który będzie kasację rozpatrywać. W tej sprawie pana tak, Tendery. Jest tam obowiązek zastępstwa procesowego, ale tylko do 31 niemieckich kancelarii. Czyli tam, gdzie myśmy sami występowali, tam, gdzie nas pro bono, nasz prawnik występował, nie mogliśmy. Musieliśmy kilka tysięcy euro wydać, żeby móc przedstawić swoje racje w sprawie tej kasacyjnej. Ale ja uważam, że można było dużo wcześniej i dużo więcej zrobić, bo słusznie pan mówi, Niemcy mają się dowiedzieć. Ja bym o wyroku tak, ale to nie będą szanować polskich sądów, bo widzimy te nasze perturbacje. Natomiast gdyby o wyroku sądu, Wyższego Sądu Krajowego w Koblencji, który uznał do wykonania, a jednocześnie stwierdził coś więcej niż polski sąd. On powiedział, że jest to kłamliwe określenie, ale mało tego, jest to szkodliwe określenie polskie obozy, bo może u przeciętnego słuchacza czy czytelnika wywołać błędne przekonanie, że to nie Niemcy, ale Polacy są twórcami obozów śmierci. W związku z tym, gdybyśmy to mogli w Bildzie, w innych powiedzieć, oto niemiecki sąd mówi, że to nie jest prawda. A więc byśmy dodali do kogo? Do dziennikarzy. Ci dziennikarze muszą wiedzieć, że to się dzieje, że takie słowa są zakazane, że można ponieść odpowiedzialność surową. Czyli chce pan podkreśla, pan mecenas, nie wystarczy wyrok, trzeba jeszcze go opublikować w poczytnym niemieckim dzienniku. Albo oczywiście kampania Niemcy PR-owa mogłaby być. W Stanach Zjednoczonych tam, jeżeli będą procesy, to muszą tam być, ponieważ no właśnie, bo to sądy ławnicze. Właśnie, są, ale Niemcy czy Amerykanie, którzy by naruszyli dobra osobiste Polaków, raczej kampanii PR-owej nie będą robić. No to chyba sami ogłaszają. Chyba my powinniśmy, panie mecenasie, robić kampanię i przy okazji właśnie zadaję kolejne pytanie. Sam proces przecież ma w sobie element PR-u swego rodzaju i dramaturgii i pewnego przesłania. Czy, bo tu pana Tendere czy parę innych osób wspierała pana stowarzyszenie Patria Nostra, znaczy stowarzyszenie, któremu pan przewodzi, a nie pana. Ale prawników tego stowarzyszenia nie mogło. Ale czy takie stowarzyszenia jak Patria Nostra nie potrzebują pomocy, wsparcia ze strony rządów w tej batalii, którą wykonują przecież nie dla siebie, tylko dla nas wszystkich? To znaczy, w tamtym stanie prawnym my jako stowarzyszenie nie mieliśmy artykułu 64. Nie ma takiej sprawy, w której mogłoby stowarzyszenie o tej formalnie tematyce formalnie. Nie ma. I w związku z tym delegowaliśmy siebie, mojego przyjaciela, który jest tutaj wielce zasłużony w tych procesach, Szymona Topę. A więc sami siebie żeśmy występowali, natomiast jako stowarzyszenie nie mogliśmy. Teraz ustawa, która weszła w życie już 1 marca, a zaczyna dopiero normalne funkcjonowanie, tak, ona upoważnia również stowarzyszenia. Inaczej określa dobro. Już nie jest dobro indywidualne, osobiste, jest dobro zbiorowe, ale już mogą stowarzyszenia wystąpić. Natomiast ja wierzę w to, że nikt nie zapomni o tych procesach, które już mają wypracowane. My na przykład szykujemy się z pierwszym procesem już po wejściu w życie ustawy, kierujemy przeciwko włoskiemu wielkiemu portalowi, który Auschwitz nazwał polskim obozem. Ale my będziemy dalej, mamy gazety niemieckie, Westfalische, Nachrichten i inne, wobec których będziemy dalej jako osoba fizyczna, a więc więzień czy prezes stowarzyszenia, będziemy wytaczać pozwy. Tu natomiast będziemy jakby robić to na zasadzie precedensu, ponieważ my jeszcze nie mamy wypracowanej doktryny na tle IPN-u. A może być to konieczne, ponieważ może się okazać, że cała nasza doktryna legła w gruzy, ponieważ Sąd Najwyższy, polski Sąd Najwyższy,
przyjął kasację niemieckiej strony, tej wielkiej, największej telewizji właśnie ma rozstrzygnąć. Ale zarzuty jakie padają ze strony przeciwnika? Począwszy od tego, że nie ma jurysdykcji polskiego sądu, poprzez to, że nie ma takiego dobra osobistego jak godność narodowa. Ale na to poczekajmy, panie mecenasie, bo po pierwsze nie będziemy tutaj kreować wyroku, ani naciskać na Sąd Najwyższy, jaki ma wydać wyrok. Tym bardziej, że ma okazję wydać wyrok sprawiedliwy, prawda? Tak, tak. No będzie rzecznik. Tutaj zapomniał Sąd Najwyższy powiadomić rzecznika, który przystąpił do Sądu Krajowego w Krakowie. Ale panie mecenasie, w takich sprawach medialnych, trochę politycznych, choć to dotyczy historii bardziej niż bieżącej polityki, to już trochę o tym mówił pan mecenas, no liczy się sam fakt prowadzenia sprawy, wytoczenia, to jest demonstracja, przychodzą na to ludzie, są jakieś relacje medialne, będzie łatwiej to prowadzić, łatwiej prezentować polskie stanowisko, no zwłaszcza za granicą, bo chyba o to wciąż nam chodzi. No właśnie, te nasze wysiłki 9-letnie, one w zasadzie Zachód nie zna. Raz Die Zeit, poważna gazeta, opisała, wskazała, że to narodowo-konserwatywni prawnicy wytaczają jakieś... To pan. No tak, ja i koledzy młodzi. Tak. Natomiast milczą. Media niemieckie milczą na tym. Musimy ich albo ich wspomóc, albo ich w jakiś sposób wzbudzić zainteresowanie. Bo to jest nasz cel. Nie Polaków, tak jak pan redaktor, przekonywać do czegoś, co my wszyscy wiemy, ale pokazać, że są słowa zakazane, że za to można ponieść odpowiedzialność materialną również, bo trzeba opublikować przeprosiny, że można... A prasa nie lubi przepraszać. Zapłacić określoną kwotę pieniężną. Teraz bawarskie media, w każdej z nich po 50 tysięcy złotych. Wpis był za drogi, w związku z tym nie mogliśmy więcej zapłacić, bo 5%. Ale w Polsce to kolejna zmiana w sferze prawa cywilnego. W Polsce organizacje czy poszkodowani kombatanci tego rodzaju pomówienia mają być zwolnieni z kosztów sądowych. Ale zapytam o finał. Jakie są skutki tych spraw? Czy są przypadki, no pewnie są, ale chodzi mi bardziej o skalę, że ten naruszyciel dobrego imienia jakiejś osoby, jakiegoś polskiego byłego więźnia, czy w ogóle Polaków, nie czekając na wyrok, nie czekając na pozew, jednak wycofują się z błędu, no pewnie też licząc się z tym, że może być pozew. My dostajemy od niemieckich mediów, powiedzmy, co do zasady, dostajemy odpowiedź. To jest taka pokrętna odpowiedź, która nas nie satysfakcjonuje, ale odpisują niemieckie media. Odpisują, że zamieszczą, jakby sprostują tekst. Tylko co z nas sprostowania w internecie, który będzie do tekstu opublikowany rok temu? Kto to będzie czytał? I dlatego ale nam publikują, zależy. Ale publikują? Ale oni prostują, tylko że to w ogóle nie spełnia celu. To ma się dowiedzieć ten, kto kiedyś przeczytał, przecież on nie będzie sięgał rok później. Czyli muszą być przeprosiny, ewentualnie kwota pieniężna na cele społeczne, tak jak teraz na Stowarzyszenie Byłych Więźniów. Natomiast, co jest charakterystyczne i musimy zwrócić uwagę, natomiast nie niemieckie media, a tam przecież dochodzi na równi, a nawet jak w Anglii. No bo mówimy o niemieckich, mam nadzieję, że Niemcy nam wybaczą, mamy listę mediów, których musimy pozwać do sądu. Nauczyć szacunku do tych spraw. Jest to ANSA, agencja, która kilkakrotnie już powtórzyła włoska o polskim obozie zagłady. Jest to teraz Globalist z maja, wielki portal włoski, który mówi o Auschwitz, polskim obozie, ale to jest Le Soir belgijski, który nam nie odpowiedział na nasze wezwanie przedsądowe, a także jest na przykład El País, czyli to są te duże media, które musimy znaleźć siłę w sobie, żeby je pozwać do sądu i potem korzystając z tej właśnie jurysdykcji, która obowiązuje wzajemne uznawania wyroków i właściwości jurysdykcyjnej, wykonać je w tamtym miejscu, tam na miejscu przez w razie czego komornika.
A nie obawia się pan, panie mecenasie, bo chyba zbliżamy się powoli do końca, że ta, nie wiem jak to nazwać, ale, bo nie chcę użyć słowa wpadka, no ale to wycofanie się Polski z rygorów karnych i ta wrzawa, która była, no przynajmniej w pewnych środowiskach, że ona może utrudnić prowadzenie tych cywilnych spraw, bo być może zwykły Amerykanin czy Izraelczyk nie będzie za bardzo odróżniał, czy pan mecenas jest prokuratorem, czy mecenasem, czy prowadzi sprawę cywilną, czy karną. Ja powiem, zamieszanie w Polsce, one w ogóle dało żer na przykład naszym przeciwnikom w sprawie tendery o polskie obozy. Otóż przeciwnicy, adwokaci wielkich kancelarii reprezentujących stację telewizyjną, nagle w sprawie, które wydaje się jako bardzo prosta i w zasadzie trudna do podważenia, wskazywano, że ten wyrok jest w sądzie zapadł, który, jak czytamy, cała niemiecka prasa pisze, w kraju, którym sędziowie są już pod butem, że tak powiem, władzy, że nie ma demokracji. Czyli to są już w takiej podstawowej sprawie jako argument, chyba wykorzystując niewiedzę sędziów, że być może sędziowie na lep pójdą, że coś się dzieje, to może te sądy w ogóle nie są niezależne. A więc wyrok w sprawie tendery zapadł, jak oni twierdzą, wtedy, gdy objęła władzę partia, która politykę historyczną narzędziami prawnymi stara się realizować. Czyli musimy być ostrożni. Ale rzecznik praw obywatelskich, którego trudno podejrzewać o sympatię do Polski, aktualnych władz, nasz, wskazał nie to. Był niezależny sąd. Zakładam, że jest niezależny sąd, że tutaj te argumenty. No i pan nie ma wyboru, też tak rozumiem, musi mówić. Nie, akurat moje tutaj poglądy polityczne. Nie o to pytam. Tak. No taka jest rola pełnomocnika. Jasne, nie, absolutnie. Choć możemy zrozumieć, że druga. To jest prawnicy, na drugą dyskusję. Prawnicy drugiej strony. Uważam, że są niezależne sądy i będą niezależne sądy. Także i dlatego będziemy składać pozwy. A kolejka jeszcze jest długa mediów, których chcielibyśmy przed polskimi niezależnymi. Cały czas pan mówi będziemy, liczba mnoga. Ma pan na myśli, ale my. Ma pan stowarzyszenie. Tak, jako stowarzyszenie. To już kończąc zupełnie. Liczy pan na jakieś wsparcie? I czyje w tych sprawach? Znaczy, ja liczę, że zwłaszcza jeśli chodzi o nową ustawę, że IPN, którego prokuratorzy mają prawo wytaczać pozwy, zajmą się wypracowaniem doktryny. Cywilne. Bo ja widzę problem. A jak z jurysdykcją? Nie ma już o delikcie mowy, artykuł 5 i 3 rozporządzenia. O delikcie, które można wykonywać w Polsce. Czy prokuratorzy mogliby IPN doktrynę wypracowywać, konferencje, seminaria. My chętnie byśmy się włączyli, bo my sami to robiliśmy dotychczas, żeby wypracować co z jurysdykcją. A co z wykonaniem? Jak będziemy te wyroki, których już nie mówimy godność, ale mówimy dobre imię Rzeczpospolitej Polskiej i państwa polskiego będziemy wykonywać w Niemczech, Włoszech, Francji. Czyli prawnicy... Wsparcie intelektualne. Intelektualne, to jest potrzebne, pomóc sędziom. Ale chyba też PR. No chyba tak, ale za granicą, tu nam starczy tego PR. Dziękuję panie mecenasie. Dziękuję państwu, moim gościem był pan mecenas Lech Obara, który od 7 chyba 9, już lat, 9. A nawet 9 prowadzi procesy w Polsce i za granicę. Z pomówieniami Polski, narodu polskiego, współudział w zbrodniach III Rzeszy Niemieckiej. Dziękuję państwu. Dziękuję.